No, jedziemy. Pół Polski jeździ do Kuźnicy na wczasy, to my też. Co my, gorsi? No i jesteśmy już w tej Kuźnicy, Kuźnicy Zbąskiej. A jutro tutaj odbędą się zawody w piłkę błotną. Mistrzostwa Wielkopolski. I zostaliśmy zaproszeni, żeby pooglądać. Nie wiem kto, ale ktoś padł na pomysł, żeby w tym turnieju zagrać. No i drużyna kartofliska melduje się na miejscu. No tutaj gdzieś jest, nie trzeba sprzątać. Nie trzeba sprzątać, a jak będzie zacinało z tamtej strony, to nie będziemy mokrzy. Weź tylko te patyki stąd. Jak folia do pieczenia, przecież to jest. Dwie dychy dałem za namiot, a tu takie coś. A ja się zauważyłem taką dwójkę z Tesco. Przecież tam ledwo moja noga wejdzie. Takiego obozu to w Arłamowie nie mieli na pewno. Uwaga, oficjalnie rozpoczynamy przygotowania do jutrzejszego turnieju. Trening strzelecki. Jak zagramy? Chujowo! Bramkarza postawmy na bramce. Tak, ja bym był za bramkę. Bramkarz. Jednego... postawmy w ataku i niech tam stoi. Co tak daleko od bramki mam stać? Przesuń go pod bramkę. No. Tam jakaś burza idzie. Stolnicie, panie! Się rozpadało. Tylko zabiął płaszcz! Zakręć mu skardę i ten i pasztet, Oli! Oli, zakręć. To jest najważniejsze, żebyś się nie zjebał pasztet! Nigdy nie spadnie! Ten namiot nigdy nie spadnie! Nie wiem o co chodzi, ale chyba spaliśmy jednak w samochodzie. Dobra, wstajemy. Zaraz mecz. Boisko niedaleko. Tam powstają bramki. Godzina do meczu, panowie. Pachołek, po co? Idzie nasz podstawowy zawodnik. Panie kierowniku, jaskółeczkę. Jaskółka, wiosna, córka. No, mamy bramkarza. Jeszcze jeden zawodnik ma dojechać. Może być on. Nasza tajna broń. Trzeźwa broń. Tak, nasz zawodnik. Chyba nasi przeciwnicy jadą. Tak, no, przyszły koszulki, przyszły koszulki. No, kolor taki ekskluzywny, muszę powiedzieć. Co pan robi? To jest taka zasada, że jak ktoś zgubi buta, to schodzi i nie gra do końca meczu. Pan Jakub Olkiewicz okleja buty Samsungiem S7 Edge. Ostatnie spojrzenie na strategię. To jest prosta piła. Pan już się zmęczył? Nie, kurwa, rak mózgu od czytania wyborczej. Coś nas zapowiadali. My gramy w pierwszym meczu, 9:30 i my gramy z zespołem Dzikie Świnie. Grube świnie kontra dzikie świnie. To są derby. A ty jesteś dziką, czy kurwa grubą? Bo kurwa nie wiem. Jak? To trochę za bardzo zruszona murawa jest. To jest kurwa skandal. Ja będę dzwonił do UEFA, do FIFA i ja to wszystko wyjaśnię. Miała być trawa Wembley. No, poszli. O kurwa! Zapraszam drużynę na przerwę. 5 minutek, uzupełniamy płynę i gramy dalej. Przegrywamy 3-0. Leszcze nam ładują 3 bramki, kurwa! Co to jest? Co to jest? Ja się błysnęła! Pusz! Ślizgu nie zrobiliśmy nawet! Czy to już jest ten moment, że można otwierać szampana? Tak jest! Yeah! 4-1 przegrywamy, ale strzeliliśmy gola. Ja strzeliłem gola. Pięknego. O kurwa! Jest! Yeah! 2 minuty do końca, przegrywamy 3-4. Pokoń! Jest! Jest! Jakub Olkiewicz! Tylko żeśmy zeszli i zaczęli grać. Kończ pan, panie Turek. Ej, mamy punkt, nie przegraliśmy. Lepszy remis niż w dupę penis. Następny mecz mamy za 2,5 godziny. Nie no, ale przed drugim meczem to trzeba potrenować. Tutaj podglądamy taktykę przeciwników. To jest następny przeciwnik. No.
A tak, z nimi gramy? Tylko wygrana, później wódka, szampany i dziewczyny. My promujemy tutaj napojów alkoholowych. No, tam każdy we własnym zakresie. Nie, jest dobrze. To był pierwszy mecz, teraz będzie drugi. Może w końcu uda nam się kogoś na bramkę postawić. On że mówi, kurwa. Prawą stroną graliśmy na remis. To teraz lewą stroną zagramy to samo. I to będzie na zwycięstwo. No, gramy! Na tym meczu szykują się ekipa Białe Murzyny. O! Tampa Team. Białe Murzyny grają na boisku obok, a my gramy zespołem 100 twarzy grzybiarzy. Trzy minuty minęły i nie przegrywamy. Dobrze! Dobre, dobre! 0-0 do przerwy, panowie! Graliśmy już półtora meczu, jeszcze żaden zawodników się nie pobrudził. O, przepraszam. Mam tu dwie kromki. Nie będę musiał prać. Jedna, druga. A kierownik puścił pleksa. Makowski, jeszcze ty. Jakub Polkiewicz, druga bramka. No. 2-0 prowadzimy. Wystarczy tutaj stać na rezerwie i się gra. Wygraliśmy. Ej, naprawdę, wyszliśmy z pierwszego miejsca w grupie. Nie ma to, jak się tłuc 650 km po to, żeby taplać się w błocie. No właśnie, bramka się z Lublina, tak? No, ze Świdnika nawet. Mamy tutaj zawodnika z Kataplix, który chciałby tutaj zaśpiewać. Dziękujemy bardzo. Idziemy grać w ćwierćfinale. Tu jest tak zwana martwa strefa. Tutaj z planami pleban gramy? Nie, gramy z FC Melange. Zapraszam FC Melange na boisko Olejnik Gym. Przepraszam, Olejnik Arena. Czy zespół przeciwny jest trzeźwy? No wiesz, zależy kto patrzy. Nazwa zobowiązuje też. Ja pierdolę! Co on wyprawia z tą piłką? Aj! Do przerwy 1-1. Ja strzeliłem jakąś bramkę. Dobre rzuty karne, pierwsze 5 serii nikt nie trafił w bramkę. Łącznie ze mną. Ja strzeliłem w kosmos. No. No i w ten oto sposób przegraliśmy! Yeah! Puchary mamy? Tak, medale? Za uczestnictwo? Za zachętę. Za które miejsce? Puchar jest nas! Dobrze, że nie awansowaliśmy, bo nareszcie mogę się napić piwka. No, finał. A kto gra w tym finale w ogóle? Denaturat i... nie wiem. No, od was tam nie, to ja pierdolę! 1-0. Nie wiadomo do jakiego zespołu, nie wiadomo jak on się nazywa. Jak się nazywacie? WLKP Chrząstawa. Chrząstawa wygrywa. WLKP Chrząstawa wygrywa z Denaturatem. Dobrze! No, jakby Chrząstawa wygrała z Denaturatem. Aj! Dobrze! Nie wiem od kiedy Chrząstawa wygrywa jakieś turnieje, ale... No i kończymy zwiedzanie Kuźnicy Zbąskiej. Panie kierowniku, było co zwiedzać? Nie.